Złoto przebiło cenę 2400 dolarów za uncję i mamy też nowy rekord ceny złota w złotych. I o tym będę właśnie rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy cena złota w złotych przebije 10 tysięcy złotych za uncję? Myślę, że jest na to duża szansa. Oczywiście w tym momencie obserwujemy taką lekką deeskalację sytuacji, jeżeli chodzi o taką sytuację geopolityczną. Dodatkowo mamy bardzo mocnego dolara amerykańskiego, który jednak gdzieś tam próbuje ograniczać te wzrosty na rynku złota. No ale jednocześnie mamy właśnie mocnego dolara, który wpływa no, osłabiająco na polskiego złotego, bo jeszcze niedawno, prawda, obserwowaliśmy parę USD/PLN raczej bliżej poziomu 3,90, a w tym momencie jakby mamy poziomy nawet bliskie 4,10, więc tu mamy zdrożenie dolara o około 20 groszy w pewnym momencie, więc to może spowodować, że nawet przy stabilnym złocie w najbliższym czasie może się okazać, że sam ten czynnik słabego złotego doprowadzi do tego, że złoto przebije 10 tysięcy dolarów za 10 tysięcy złotych za jedną uncję, bo do tego poziomu tak naprawdę brakowało bardzo niewiele. Bo właśnie, jaki jest nowy rekord? Nowy rekord właśnie. Tak. Rekord w tym momencie, jeżeli chodzi o cenę złota w polskim złotym, to było nieco powyżej 9800 zł za jedną uncję. W tym momencie jest to jednak poniżej 9800 zł za uncję, ale tak naprawdę no, to jest zaledwie około 250 zł do tego rekordowego psychologicznego poziomu 10 tysięcy złotych za uncję i myślę, że jest naprawdę duża szansa na to, żeby to osiągnąć, nie tylko ze względu na to, że cały czas jakby ta niepewność geopolityczna powinna pchnąć złoto jeszcze na nieco wyższe poziomy, ale właśnie również ze względu na potencjalną słabość złotego. Drożeje złoto i drożeje jednocześnie dolar. To może mamy nadmiar pieniędzy na rynku w efekcie drukowania pieniędzy przez banki centralne. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się na rynku, no to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo zwykle nawet przez ostatnie lata obserwowaliśmy taki dosyć negatywny wpływ mocnego dolara na złoto. Natomiast złoto zyskuje przede wszystkim ze względu na tą rynkową niepewność, ale również ze względu na to, że banki centralne dosyć wyraźnie to złoto kupując, chcąc się po części pozbyć dolara, jeżeli chodzi o rezerwy walutowe. Z drugiej strony dolar przeszedł do przodu ze względu na to, że mamy taką sytuację, w której amerykański bank centralny, czyli Rezerwa Federalna, no raczej będzie opóźniać dosyć mocno swoją pierwszą obniżkę stóp procentowych w cyklu. Ostatnie słowa Jerome Powella, czyli szefa Fedu, no wyraźnie wskazują na to, że Fed nie będzie się spieszył, żeby te stopy procentowe obniżać, bo te ostatnie trzy publikacje inflacji z początku tego roku, no jednak pokazują, że inflacja wciąż jest rozgrzana i wciąż nie wiadomo, czy będzie zmierzać do tego 2% celu, więc aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, którą mieliśmy w latach 70., czyli najpierw tą inflację zbito, zdecydowano się szybko na obniżki stóp procentowych, ale później inflacja powróciła nawet ze zdwojoną siłą, to właśnie teraz Fed chce tego uniknąć, więc powodem tego jest właśnie ten drożejący dolar. A też warto pamiętać o tym, że złoto jest uważane często przez inwestorów za taką ochronę przed inflacją, ale przypomnę, złoto chroni przed inflacją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kupujemy to złoto przy relatywnie niskiej inflacji, a w momencie, kiedy ta inflacja jest wysoka, no to wtedy rosną bardzo mocno stopy procentowe, co jest negatywne dla złota, więc najlepszy moment do kupowania złota jest wtedy, kiedy inflacja jest niska albo kiedy inflacja spada, więc teoretycznie mamy w tym momencie taki moment. Bazowy scenariusz na koniec roku. Jaka może być cena złota wówczas? Ten scenariusz jest dosyć szeroki tak naprawdę, bo
pojawia się wiele prognoz wskazujących na to, że możemy sięgnąć nawet 3000 dolarów za jedną uncję. W takim wypadku musielibyśmy mieć bardzo niepewną sytuację geopolityczną. I druga rzecz to jest wyraźne osłabienie dolara, a na to osłabienie dolara jest możliwe w momencie, kiedy Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych. Czy takie dwa scenariusze będą ze sobą istniały, no to trudno w tym momencie powiedzieć. Na ten moment mamy te 2400 dolarów za jedną uncję i myślę, że będzie szansa na to, żeby te poziomy jeszcze troszkę były wyższe, więc nie wykluczałbym poziomu 2500-2600 dolarów za jedną uncję, ale najprawdopodobniej końcówkę roku zamkniemy jednak poniżej takich lokalnych szczytów z tego roku, a gdzie te szczyty nastąpią, no to oczywiście nie jest to jeszcze takie pewne, ale cały czas też jest możliwy ten scenariusz, o którym mówiłem na początku, czyli po pierwsze wyraźne osłabienie dolara i dalsza niepewność geopolityczna. W takich dwóch scenariuszach złoto mogłoby skończyć rok powyżej 3000 dolarów za jedną uncję i do tego też musiałby być dosyć wyraźny powrót inwestorów do kupowania ETF-ów na złoto, bo jednak jeżeli chodzi o ten trend, to cały czas inwestorzy raczej wyciągają pieniądze z tych ETF-ów i kierują je w inne aktywa, między innymi na rynek akcji czy również na rynek kryptowalut. O rekordowych cenach złota rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzięki, Michał, za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.